Pomódlmy się jeszcze przez moment. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za dobry wieczór, który nam dałeś. Taką dogodną chwilę do tego, aby sięgać po Twoje Słowo. Ja się z tego powodu cieszę, Panie. Dziękuję Ci, że był taki dzień w moim, w naszym życiu, kiedy pokochaliśmy Twoje Słowo, w którym zajaśniał nam ten skarb. Słowa, które darzą życiem. Dziękuję Ci, że uczyniłeś to przez swojego Ducha w naszym życiu. Panie, dzisiaj Cię prosimy o Ducha mądrości, poznania, abyś nam otworzył Pisma dzisiaj i aby nasze serca pałały z radości, iż to Słowo rozumiemy, karmimy się. Proszę Cię, aby to Słowo nas kształtowało, wzmacniało, utwierdzało w wierze, sprawiało nam siłę na co dzień, abyśmy mogli po tej ziemi przez ten czas, który nam jest tu dany, chodzić wyprostowani i pełni sił duchowych. Błogosławię Cię, Boże, i wywyższam. I dziękuję Ci za tą wspaniałą chwilę w imieniu Jezusa. Amen. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tego wieczoru usłużyć Bożym Słowem. I pozwólcie, że przejdziemy od razu do księgi, którą będę chciał rozważać przez jakiś dłuższy czas. A więc obiecałem sam sobie, że zwrócę szczególną uwagę przez kolejne kazania, usługi, zwrócę szczególną uwagę i będę próbował razem z Wami wspólnie rozważyć bardzo dziwną księgę, to zaraz wytłumaczę dlaczego, mianowicie księgę Estery. A więc przez kolejne usługi, przez szereg usług będę chciał rozdział po rozdziale przechodzić przez księgę Estery, aby przybliżyć nam wszystkim zapiski treści tej księgi i wynieść coś z tych tekstów, co może nam się dzisiaj nie tyle przydać, ale co nas wzmocni, posili i co sprawi, że będziemy nasyceni, aby iść dalej w naszym codziennym biegu, w naszym codziennym życiu. Nawet nie przypuszczałem, jak bardzo jest to związane z tym, o czym mówił brat Wojtek na samym początku. Cała księga Estery aż kipi obcowaniem i funkcjonowaniem z najwyższymi urzędnikami kraju. Z królem, z dostojnikami. Jak bardzo tam dekrety, ustawy, zarządzenia, jak bardzo wpływają na życie całego narodu Estery i również i wszystkich Żydów, którzy mieszkali wówczas w tamtych terenach. To są zapiski, praktycznie można powiedzieć, zapiski z życia narodu, z życia państwa, z życia tego wielkiego mocarstwa, jakim była Medopersja. Kochani, a więc będziemy chcieli zrobić sobie taką porządną egzegezę. Chciałbym po prostu przejść bardzo płynnie przez Księgę Estery. Dzisiaj skupimy się na pierwszym rozdziale, ale niech mi będzie wolno spróbować zatytułować cały ten cykl wykładowy, czy cały ten cykl usług jednym wersetem z Bożego Słowa, mianowicie z psalmu 31, 16 wiersza. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, iż ten psalm, ten werset tak niezwykle opisuje całą tę księgę. Psalmista Dawid mówi: w ręku Twoim są moje losy. Kochani, od pierwszego wiersza Księgi Estery aż po ostatni. Jest to niezwykła przygoda i niezwykłe świadectwo tego, jak Bóg cudownie sprawiał okoliczności, jak zamieniał pewne role, jak zmieniała się rzeczywistość praktycznie z dnia na dzień. Ludzie, którzy przegrywali całe życie, okazuje się, wygrywają je na końcu. Niesamowita księga, która pokazuje mi, iż Bóg nad wszystkim czuwa. W rękach Twoich są moje losy. Gdyby Estera dzisiaj była między nami, na pewno by powiedziała głośno: amen. Na pewno.
Gdyby Mordochaj był między nami, powiedział: bracie, powiedziałeś najlepsze zdanie, jakie mogło dzisiaj paść. Tak, całe moje życie i całe to funkcjonowanie, to całe zamieszanie, które miało miejsce, wskazuje tylko na jedno. W Bożych rękach są losy nie tylko moje, ale także całego narodu, całej ziemi. W ręku Twoim moje losy. Kochani, będziemy chcieli spróbować sobie przybliżyć Księgę Estery i muszę powiedzieć tak, że na samym początku chciałbym podać pewne fakty dotyczące samej księgi, a później będziemy chcieli tak bardzo zgrabnie przejść do jej treści. Muszę powiedzieć, że księga ta jest albo była, może tak to najlepiej to można ująć, niezwykle problematyczną księgą przez wieki. Dla nas nie stanowi jakiegoś problemu, czytamy ją bardzo płynnie, czyta się ją przecież bardzo fajnie, zresztą bardzo jest fajnym językiem pisana, dzieją się tam różne rzeczy, człowiek dobrze się czuje w tej księdze, jeśli można tak to nazwać, czytając ją. Niemniej jednak przez lata wielu teologów uważało, iż ta księga w ogóle nie powinna być w Biblii, to jest taka ciekawostka. Jednym z tych teologów jest znany nam bardzo przecież z historii reformator, teolog Marcin Luther, który powiedział w postyli, w swoich kazaniach dla najbliższych, pisze albo mówi tak: jestem tak dalece nieprzyjacielem drugiej księgi machabejskiej, o której mówi, oraz księgi o Esterze, że pragnąłbym, ażeby nie istniały, gdyż mieści się w nim mnóstwo żydowszczyzny i zepsucia pogańskiego. Tak mówił Luter. Ciekawe. Wiemy z historii, znając nieco bliżej Lutra, Marcina, że miał na tej płaszczyźnie nieco, można powiedzieć, wiele problemów. Nie do końca potrafił chyba poradzić sobie z tematem... No, może to jest złe słowo, bo przypomina nam złe czasy, ale z kwestią żydowską, można by było tak to nazwać, albo w ogóle z Izraelem, z Żydami, z ich wpływem, z księgami, miał nieco problem z tym tematem. Miał problemy z tą kwestią, a więc... Chciał, a on stał na stanowisku, że nie powinna znajdować się ta księga w Biblii, dlatego że jest nazbyt żydowska. Tak można to nazwać, zresztą w innym miejscu też o tym się wypowiada w ten sposób. Muszę powiedzieć tak, że niektórzy teologowie zwracali uwagę na to, iż w tej księdze ani razu nie pada słowo Bóg. No bo nie ma. A więc nie wypowiadane jest imię Boga. Niektórzy doszukują się i dopatrują się takich wniosków albo dochodzą do wniosków i jest to najbardziej świecka księga w całej Biblii. Niektórzy tak sądzą. Niemniej jednak nie stoję tu po to, aby nas zniechęcić do tej księgi, wręcz przeciwnie. Chciałbym, abyśmy się zanurzyli w tę księgę, aby się z niej dowiedzieć, aby słowo, które zresztą zawarte zostało, pismo, które zostało zawarte w Słowie Bożym, a więc w Biblii, w Księdze Pisma Świętego, aby stanowiło dla nas pokarm na dzisiaj. Czytam tę księgę, rozważam, wracam ciągle, od początku ją czytam i mam mnóstwo myśli, którymi chciałbym się z wami podzielić. Kochani, autorem tej księgi, albo autora tej księgi nie znamy. Nie wiemy, kto jest autorem. Napisane jest drukowanymi literami, albo przynajmniej większą czcionką w naszych Bibliach, że jest to księga Estery. Niemniej jednak nie oznacza to, iż Estera ją napisała. Wcale to nie oznacza, iż wzięła do ręki pióro i zaczęła opisywać wydarzenia, których doświadczała. Bardzo wielce prawdopodobne jest to, iż wydarzenia, które są tu opisane, spisał Mordochaj, a więc kolejna postać, która się tam znajduje w tej księdze, którą zresztą treść tej księgi opisuje. Niemniej jednak niektórzy twierdzą, że jeszcze inni spisali treść tej księgi, a więc nie do końca wiemy, kto ją spisał. Nie stanowi to jednak dla nas większego
problemu. Tłem całej tej księgi jest okoliczność, w której nikt z nas nigdy by się nie chciał znaleźć. Ludność, która jest opisywana, mieszka tak naprawdę na obczyźnie. Mieszkają w niewoli. To są ludzie, to już jest kolejne pokolenie ludzi, którzy rodzą się nie w ziemi swoich ojców. Kiedy Daniel wraz z innymi towarzyszami, wraz z Jerozolimą zostają uprowadzeni do Babilonu, ówczesnego Imperium Babilońskiego, którym zarządzał Nabuchodonozor albo Nabukadnezar, wtedy ludność izraelska w większej mierze, tylko można powiedzieć takie resztki zostały w Jerozolimie. Większość Żydów została uprowadzona zgodnie z Bożym Słowem, zgodnie z Bożym postanowieniem. I oto mijają pokolenia, mijają lata i rodzą się nowi ludzie, rodzi się kolejne pokolenie i tym kolejnym pokoleniem z kolei, kolejnym pokoleniem z kolei jest Estera i Mordochaj. Żyją w nieprzychylnych okolicznościach, skąd o tym wiem? Chociaż troszkę wyprzedzam do kolejnych rozdziałów, ale chciałbym takie tło zobrazować albo opisać. Ponieważ zarówno Estera, jak i Mordochaj nie chwalą się swoim pochodzeniem. Mordochaj się ukrywa. Nie chwali się, nie uzewnętrznia swojego pochodzenia. Dopiero kiedy przymuszany jest przez współtowarzyszy, współpracowników w urzędzie, który piastował, dopiero wtedy wyjawia im sekret o swoim pochodzeniu. Tak samo Estera. Do samego końca nie mówi, kim jest. Coś mi, jakby ta informacja o czymś mi mówi. O tym, że niewygodnie było mówić, że jest się Żydem. Było to niewygodne w tamtych czasach, w których oni się znaleźli. Może skutkowało to jakąś nieprzychylnością. O, jak bardzo to przypomina nasze czasy. Kiedy nie jest to komfortowe powiedzieć albo ogłaszać przed sobą, tak, ja jestem chrześcijanin, ja wierzę w Pana Jezusa. Każdy człowiek czuje jakiś dyskomfort z tego powodu, ponieważ jest to krok wiary, jest to wyznanie wiary, jest to narażenie się wobec świata, w którym żyjemy, który walczy przeciwko nam. Przecież kiedykolwiek dochodzi do rozmowy z jakimś człowiekiem niewierzącym ze świata, kiedy prowadzimy ewangelizację w jakikolwiek sposób, czy na większą skalę, czy w rozmowach osobistych, to jest to pewne wyzwanie zawsze, aby wypowiedzieć tych kilka słów, aby wspomnieć imię Jezus, aby powiedzieć, tak, ja jestem wierzący. Zawsze to jest wyzwanie. Wyzwanie. Nie jest to proste i na pewno nie jest to najłatwiejsza rzecz. Mordochaj i Estera ukrywali swoje pochodzenie. A więc to jest pokolenie, które doświadczyło niewoli babilońskiej, a później za czasów Cyrusa niewoli medoperskiej. A więc zobaczcie, zmienia się imperium, zmienia się władza, zmienia się kultura, zmieniają się obyczaje, zmienia się władza, zmieniają się ustawy, zmieniają się monarchowie, królowie, zmienia się wszystko. Dochodzi do zmiany. Naród izraelski ciągle jest w tym samym miejscu i położeniu. Ciągle na wygnaniu. Kiedy czytam całą treść Księgi Estery, do złudzenia przypomina to takie wspaniałe świadectwo kogoś, kto staje na tym miejscu i rozpoczynając swoją opowieść, opowiada o wszystkich sytuacjach i wydarzeniach, które wzajemnie się przeplatają aż do momentu, kiedy nagle słyszymy, jak Bóg cudownie wszystko na końcu rozwiązał. Tak wygląda praktycznie większość świadectw, którymi dzielą się bracia i siostry. Kiedy czytam Księgę Estery, już od pierwszego wiersza widzę, że ta księga opisuje tło, rozpoczyna pewne wydarzenia, pewne elementy, jak puzzle składają się, rozdział, coraz to kolejny werset, coraz to kolejny rozdział, aż na końcu powstaje piękny obraz,
który można podpisać właśnie tym jednym psalmem. W Twoich rękach, Boże, są moje losy. A więc treść, nawiązując znowu do całości, zanim jeszcze przejdziemy do szczegółowej treści, treść czyta się bardzo przyjemnie. Zaskakujące w tej treści są te zwroty akcji. Wielki dramat, który rozgrywa się, przeplatany jest przez sytuacje komiczne, o których oczywiście w swoim czasie powiem i będziemy czytać. Tak jak wspomniałem wcześniej, ci, którzy wydawałoby się przegrywają wszystko i życie wisi im na włosku, w ostateczności zwyciężają. To księga, która mówi o tym, iż władza może sobie postanawiać. Rządy mogą sobie ustanawiać, uchwalać, ale nad tym wszystkim i tak panuje Bóg, do którego należy ostatnie zdanie. Nawet jeśli jakiś król przypieczętuje swoją uchwałę sygnetem, Bóg ma ostatnie zdanie. I o tym mówi ta księga. Kochani, a więc tak wygląda generalne, ogólne spojrzenie na księgę Estery. I zechciejmy już przejść do rozdziału pierwszego. Przeczytamy sobie cały ten rozdział i spróbujemy kilka myśli z niego wyciągnąć, na które ja zwróciłem uwagę, które uważam za myśli przewodnie tego rozdziału, nad którymi warto się skupić i warto zastanowić. Czytamy tak od pierwszego wiersza. Za panowania Achaszwerosza, a Achaszwerosz sprawował władzę nad 127 prowincjami, od Indii do Etiopii, w czasie gdy król Achaszwerosz zasiadał na swym królewskim tronie na zamku w Suzie, w trzecim roku swego panowania, wydał on ucztę dla wszystkich swoich książąt i podwładnych. Przybyli do niego wojskowi perscy i medyjscy, dostojnicy i książęta prowincji. On zaś długo chwalił się przed nimi bogactwem świadczącym o potędze jego królestwa, o jego nadzwyczajnym blasku i wielkości. Trwało to 180 dni, a po upływie tego czasu król wydał ucztę dla wszystkich przebywających na zamku w Suzie, od osób najważniejszych do najmniej ważnych. Uczta trwała 7 dni, a miała miejsce na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego. Białe, lniane i fioletowe kotary, spięte sznurami z bisioru i purpury, zwisały na srebrnych pierścieniach i alabastrowych kolumnach. Złote i srebrne sofy stały na mozaice z porfiru, alabastru, masy perłowej i marmuru. Napoje podawano w złotych naczyniach, z których każde było inne, a królewskiego wina było pod dostatkiem. Jak przystało na króla? Nikt jednak nie przymuszał do picia, gdyż takie polecenie wydał król wszystkim zarządcom pałacu. Każdy mógł robić to, na co miał ochotę. Królowa Waszti również wydała ucztę. Zaproszono na nią kobiety z domu królewskiego, należącego do króla Achaszwerosza. 7 dnia, gdy król Achaszwerosz dogodził sobie winem, przywołał do siebie 7 posługujących mu eunuchów. Byli to Mechuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zeter i Karkas. Polecił im, aby przyprowadzili przed jego oblicze królową Waszti w królewskiej koronie. Chciał ludowi i książętom pokazać jej urodę, gdyż była to przepiękna kobieta. Lecz królowa Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz królewski, doręczony jej przez eunuchów. Ugodziło to króla i wezbrał w nim gniew. Król wezwał na naradę mędrców, zaznajomionych z przeszłymi dziejami, bo swoje sprawy prowadził otoczony prawnikami i sędziami. Wśród nich najbliżsi mu byli Karszena, Szetar, Admata, Tarsisz, Meres, Marsena i Memukan, 7 książąt perskich i medyjskich. Mieli oni stały dostęp do króla i zajmowali najważniejsze stanowiska w państwie. Król zapytał ich, według jakiego prawa należałoby postąpić z królową Waszti za niewykonanie rozkazu króla Achaszwerosza doręczonego jej przez eunuchów. Wówczas wobec króla i książąt głos zabrał Memukan.
Właściwie królowa Waszti nie zawiniła przeciw samemu królowi. Jej czyn godzi we wszystkich książąt i wszystkie ludy zamieszkujące rozliczne prowincje króla Achaszwerosza. Wieść o postępku królowej dotrze bowiem do wszystkich kobiet. Zaczną one lekceważyć mężów i usprawiedliwiać to w taki sposób. Król Achaszwerosz polecił przyprowadzić do siebie królową Waszti i ona też odmówiła. Jeszcze dziś księżniczki perskie i medyjskie, które usłyszą o sprawie królowej, zaczną traktować podobnie wszystkich książąt króla. Skutkiem będą pogarda i kłótnie. Jeśli więc król uzna to za słuszne, to niech wyjdzie od niego dekret królewski wpisany do praw perskich i medyjskich jako ostateczny, że Waszti nie będzie już mogła pokazać się przed obliczem króla Achaszwerosza, a jej godność królowej król przeniesie na inną kobietę, bardziej na to zasługującą. Gdy o rozporządzeniu króla usłyszą w całym jego królestwie, a jest ono ogromne, to z pewnością wszystkie żony będą okazywały szacunek swoim mężom, od najbardziej do najmniej znaczącego. Król i książęta uznali tę radę za słuszną i władca postąpił według słów Memukana. Rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich, do każdej napisano jej pismem i do każdego ludu w jego własnym języku, że panem domu ma być mąż i może on nim zarządzać według zwyczajów przyjętych w obrębie swego ludu. Kochani, czytając pierwszy rozdział Księgi Estery, w zasadzie w pierwszych słowach zapoznajemy się z postacią imieniem Achaszwerosz. Achaszwerosz, król, władca Achaszwerosz. I należałoby tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, kim tak naprawdę był Achaszwerosz, jakie jest jego pochodzenie, albo opowiedzieć sobie, czy przybliżyć sobie innych władców spokrewnionych z nim, którzy mieli wielki wpływ na biblijne, na wydarzenia, które w Biblii odczytujemy. Achaszwerosz, król władca medoperski, inaczej nazywany, albo inne jego imię, albo pod innym imieniem, który jest znany, to Kserkses I. Kserkses I. A więc to był władca medoperski w ówczesnych czasach. Chciałbym tutaj wspomnieć, iż jego pradziadkiem był Cyrus Wielki. Pradziadkiem. Albo, jeśli niespokrewniony, czyli nie jestem tego pewien, to w tej kolejności był władcą, a więc w tym pokoleniu, gdzie jego pradziadek, chociaż wydaje mi się, że to była linia spokrewniona, więc Cyrus Wielki. Nie wiem, czy się znali, nie wiem, czy tyle czasu żyli oboje, żeby móc się poznać, nie jestem pewien. Niemniej jednak wiemy, że Cyrus Wielki miał ogromne znaczenie w historii Izraelitów, prawda? Ponieważ Cyrus Wielki, o Cyrusie Wielkim prorokowali już prorocy, iż on to jest sługą Boga, który coś uczyni. Zanim jeszcze Cyrus się urodził, jego imię wypada na stronicach Bożego Słowa. A więc jest zapowiedzianym władcą, który miał czegoś dokonać. Nie wiem, czy wiecie, bracia i siostry, Cyrus Wielki wydał dekret o powrocie Izraelitów do Jerozolimy i o odbudowie świątyni jerozolimskiej. Nie jestem pewien, czy zdajemy sobie sprawę, iż w dzisiejszych czasach też kogoś, jednego z władców dzisiejszych czasów nazywa się takim wcielonym Cyrusem. Czy wiecie, kto to jest? Donald Trump. Nie wiem, czy wiecie nawet, iż wybijano jeszcze do jakiegoś czasu, wybito monety, na których Donald Trump, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, jest przyrównany do Cyrusa na tej monecie. Dlaczego? Dlatego, że Donald Trump oficjalnie uznał Jerozolimę jako stolicę Izraela.
I w ten sposób ludność izraelska poruszyła się, jakby przyjmując to do wiadomości, iż to jest to, co miało miejsce za Cyrusa, za czasów Cyrusa. A więc tak dzisiaj jest utożsamiane. Wielu ludzi dopatruje się oczywiście tutaj w prezydencie, w Trumpie, dalszych kolei losu, czy dopisując dalsze koleje losu, sądząc, że on będzie tym, który pomoże w odbudowie również i świątyni, trzeciej świątyni. My wiemy jednak, bracia i siostry, poza tą całą fascynacją wielu ludzi wierzących, czego absolutnie nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, fascynacją tematem trzeciej świątyni, to jest nic fascynującego. To nie jest nic, to nie jest absolutnie coś, co by mogło budzić fascynację w ludziach wierzących. Dlaczego? Dlatego, że do tej świątyni wejdzie obrzydliwość. Wejdzie syn zatracenia, wejdzie człowiek niegodziwy. Ja na taką osobę nie mam zamiaru ani patrzeć, ani czekać, ani się fascynować tym wydarzeniem. Oczekuję na przyjście Pana, na dzień mojego spotkania z Panem. I nie interesuje mnie tak bardzo fakt i nie chcę wyprzedzać faktu i oczekiwać, aż oni zbudują tę świątynię. Po co? Żeby znowu składać ofiary i znowu szukać nadziei w krwi kozłów i baranów i zwierząt, zamiast zwrócić swoje oczy na Jezusa, Pana i Zbawiciela Bożego Syna, który raz na zawsze nie z krwią kozłów, ale z własną krwią wszedł do niebiańskiej świątyni. Więc po co jako wierzący człowiek mam oczekiwać odbudowy świątyni w Jerozolimie? Po co? Wielu, tak jak mówię, wierzących chrześcijan bardzo się tym tematem fascynują, aczkolwiek nie widzę do końca sensu aż tak wielkiej fascynacji. Jest to znak czasów, jest to wyjątkowy, interesujący temat, iż już Instytut Świątynny w Jerozolimie praktycznie wszystko ma do dyspozycji. Kamienie na budowę, naczynia są skonstruowane, świecznik jest wystawiany raz na czas na ulicach miasta, kapłani są szkoleni, absolutnie wszystko praktycznie przygotowane. Problem jest tylko jeden. Złota kopuła, która sobie stoi na miejscu, którym nie powinna stać. Jak to sprawić, aby ta kopuła zniknęła? No, może to być powód, aczkolwiek nie nazywam tego jakby precyzyjnie, ale może tak się stać, że to właśnie będzie ta kość albo ten czynnik zapalny, który sprawi wielkie poruszenia, wojnę ogólnego, jakby globalną wojnę. I być może, wielu biblistów twierdzi, że to będzie przyczyną, że coś się z tą kopułą stanie, ktoś ją wysadzi, ktoś ją usunie, nie wiadomo co. W każdym razie wojna Goga i z krainy Magog, niektórzy bibliści twierdzą, że może to być powód wielkiej klęski islamu zgodnie z księgą Ezechiela. Ale to jest poboczny temat na inny wykład, na inny czas. Kochani, Xerxes I, więc Achaszwerosz. Dziwna to postać. Kiedy odkrywamy poczynania Cyrusa czy Dariusza I Wielkiego, a więc jego dziadka, widzimy władców ich jako władców, którzy odnoszą ogromne sukcesy na polu bitwy, na polu walki. Cyrus wchodzi praktycznie nie podnosząc miecza, wchodzi do Babilonu, który był do tej pory największym imperium. Cyrus wchodzi bez walki, zdobywa to miasto i staje się w jednej chwili królem największego imperium medoperskiego w ówczesnych czasów. Cyrus. Wiemy z księgi Daniela, że Daniel również był w tych czasach, wspomina o Cyrusie, wspomina o Dariuszu I Wielkim, który zresztą pukał do drzwi, kiedy Daniel spędzał noc w Lwiej Jamie. To Dariusz pukał. Danielu, sługo Boga żywego, czy ten twój Bóg, w którego wierzysz, zdołał cię uratować z tej opresji, czy zdołał cię wyrwać z paszczy lwów? To był Dariusz, pierwszy wielki, wspaniały władca, wielki władca. Niemniej jednak później, po jakichś czasach, drugi z kolei, to właśnie Xerxes I, Achaszwerosz. I tutaj pojawia się nam inna postać. Achaszwerosz nie był tak bardzo
wielkim wojownikiem. Panował, jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale, nad wielkim imperium, ale potykał się praktycznie ciągle o jednego przeciwnika. Nie mógł sobie poradzić z jednym przeciwnikiem, który to później pochłonął całe jego imperium. Czy wiecie może, o kogo chodzi? O Grecję. To była fascynacja Medopersji. To był jakby kamień, o który się potykali bez przerwy. Tak wielkie imperium nie potrafiło poradzić sobie z Grecją. Kiedy Achaszwerosz po raz kolejny wyrusza na podbój Grecji, potyka się raz po raz w wielkich bitwach morskich, kiedy jego flota totalnie jest zdruzgotana i wraca jak pobity z powrotem do Medopersji. Bardzo słynna bitwa. Bitwa, kiedy nie po raz pierwszy, bo niektórzy myślą, że to jedyna taka historia, kiedy 300 wojowników zatrzymuje potężną armię. Kochani, wiemy z historii, że chodzi o 300 Spartan, którzy stanęli jakby naprzeciw tej ogromnej, ogromnej rzeszy, która przyszła za wodzą właśnie Achaszwerosza, Xerxesa I. Jednak również tych 300 zostało pokonanych, chociaż w wielkim męstwie toczyli bój. Byłem osobiście na tym miejscu, gdzie ta wojna się odbywała, na jednej z wycieczek. Tam mogłem podziwiać ten krajobraz, ten przesmyk, to miejsce. Natomiast powiem tak, jest historia biblijna, która mówi o 300 wojownikach, którzy nie przegrali. Nie przegrali. Czy pamiętacie, o kim mowa? Gedeon. Tych 300 wojowników zwyciężyło. I tutaj jest różnica, bracia i siostry. 300 wojowników, którzy idą w swoim męstwie, w swojej sile od urodzenia, w wielkim harcie, w spartańskich warunkach wychowywani, nie są w stanie uczynić tego, czego by chcieli. A oto idzie 300 wojowników, którzy nawet pić wody nie potrafią jak człowiek, ale ich Bóg wybiera i zwyciężają. Dlaczego? Dlatego, że Bóg był z nimi. Aby pokazać, że Bóg potrafi wyratować zarówno przez wielką liczbę osób, jak również przez jednego. Kochani, a więc tak jawi się nam władca, ten monarcha, Achaszwerosz. I oto czytamy, iż coś wyjątkowego dzieje się na jego dworze, na dworze króla Achaszwerosza. Oprócz tych wszystkich wydarzeń, oprócz tych wszystkich tych uczt, o których czytaliśmy, które trwały przecież tyle czasu, jednak jedno wydarzenie z pierwszego rozdziału sprawia, że uruchamia się pewna lokomotywa, machina, która uruchamia dalszy bieg wydarzeń, aż na końcu buduje piękny obraz świadectwa Bożej interwencji i tego, że w rękach Bożych są losy człowieka. To jedno wydarzenie. Zdawałoby się tak małe i tak nic nieznaczące, zwykłe zdanie. Nie chcę. Nie pójdę. Które sprawia, że cała ta księga Estery wygląda, jak wygląda dzisiaj. Nie pójdę. Mówię tutaj o królowej Waszti. Kobiecie o niezwykłej urodzie, przepięknym wizerunku czy aparycji, ogromna uroda. I król chciał się tym pochwalić przed swoim narodem. Popatrzcie, moi dostojnicy, jaką piękną mam żonę królową. Jakaż piękna kobieta. A ta piękna kobieta postanowiła nie posłuchać swojego męża i powiedzieć: nie, nie przyjdę. Nie wiem. Ja bym to dzisiaj się to nazywa foch. tak po naszemu, tak? Albo w naszych czasach. Foch. Kobiecy foch. Nie pójdę. Nie pójdę na tą imprezę, nie pójdę na tą ucztę, mam zły dzień, nie wyglądam dzisiaj i tak dalej. Nie pójdę. Okazuje się, iż to sprawiło, iż ta pani królowa już więcej królową nie została. Drogie siostry, trzeba uważać na słowa. Trzeba uważać, aby pozostać w miejscu, w którym się jest. A więc
komplikacje, nastały jakieś komplikacje w rodzinie królewskiej. Kiedy czytam pierwszy rozdział Księgi Estery, nie widzę tutaj wierzących osób. Nie widzę tutaj kogokolwiek, kto by wierzył w Boga. Nie widzę Pana Boga nawet wymienionego w tym tekście. Nie odczytuję jednoznacznie, że Pan Bóg kogoś użył, albo ktoś się modlił, ktoś pościł, ktoś wołał, nie ma nic. Coś się po prostu dzieje. Coś się po prostu dzieje. Jak to bardzo przypomina nasze życie, bracia i siostry. Coś się po prostu dzieje. Coś, na co nie mamy wpływu. Nie mamy na to wpływu, a coś się po prostu dzieje. To są okoliczności. Albo dzieją się okoliczności, dzieją się pewne sytuacje, pewne zarządzenia, pewne problemy, na które wierzący ludzie, którzy tam mieszkali, którzy znali Boga i mu ufali, nie mieli absolutnie żadnego wpływu. Absolutnie żadnego wpływu. Królowa Waszti powiedziała nie, król zebrał dostojników, urzędników, ustalają pewne rzeczy i zauważcie, wychodzą pewne ustalenia, ustawy, które sprawią, że wiele młodych panien zostanie postawionych pod ścianą. Bez względu na to, czy chcą tego, czy nie. Żyjemy w kraju, w narodzie, mamy swoją władzę, mamy rządzących, mamy dziennik ustaw, są przeróżne podejmowane decyzje, ustawy podpisywane, jednego dnia zmieniane jest coś, bracia i siostry, a nam przychodzi żyć dalej, szukać Boga i odnajdywać się w tej sytuacji. Tego doświadczyła Estera wraz ze wszystkimi Żydami. Wyszło jakieś zarządzenie i jaki oni mieli wpływ na to? Żaden. Musieli się dostosować, dopasować. Niemniej jednak cała ta historia pokazuje mi, że bez względu na to, jak dramatyczne i tragiczne jest to, co się dzieje na świecie, człowiek dalej może, ma siłę i ma absolutne wsparcie ze strony Boga, aby żyć bogobojnie, tak aby mu się podobać. Dlatego żaden człowiek nie będzie miał usprawiedliwienia przed Bogiem, mówiąc: Panie, to było po prostu za ciężko na ziemi, więc nie dałem rady iść za Tobą. Cała Biblia pokazuje sytuacje, okoliczności, historię ludzi, którzy żyli w absolutnie nieprzychylnych okolicznościach, a jednak służyli Bogu. Myślę, że nikt z nas nie mógłby stanąć na tym miejscu i powiedzieć: bracie Damianie, ja też doświadczyłem czegoś takiego, że postawiono mi piec i rozpalono przede mną. Nikt z nas. Żyjemy w kraju, gdzie mamy wolność, mamy swobodę. Nowy Testament mówi tak: nie opieraliście się jeszcze aż do krwi. To wiele można w różnoraki sposób tłumaczyć czy rozumieć, ale powiem tak, żyjemy w niezwykle uprzywilejowanym otoczeniu. Bardzo. Jest nam wygodnie, po prostu wygodnie, dobrze. Więc wykorzystujmy ten dobry czas, który mamy, aby służyć Bogu. Kochani, w naszym życiu nie mamy wpływu na wiele rzeczy. Trzeba sobie postawić jakby sprawę jasno. Na wiele rzeczy absolutnie nie mamy wpływu. W naszej pracy, w naszym otoczeniu, w naszym mieście, w naszym państwie każdego dnia podejmowane są decyzje, zmieniane są pewne rozporządzenia, ustawy i tak dalej i my na nie wpływu po prostu nie mamy. Nie mamy wpływu na wysokość podatków. Nie mamy wpływu na przeróżniste inne rzeczy, które by tu mógł wymieniać. To się po prostu dzieje. Również oni nie mieli wpływu na to, że pani Waszti odmówiła i oto król coś zarządził. Nie mieli wpływu na to, że doszło do zarządzenia, które sprawiło, że wszystkie piękne kobiety będą musiały być zabrane z domu i zamieszkać gdzie indziej. Kochani, chciałbym tutaj wspomnieć o czymś, ponieważ mówimy tutaj o naszym środowisku, w którym żyjemy, o tym, że jest coś takiego jak władza, rząd,
że żyjemy w państwie, gdzie jest pewien ustrój, gdzie są pewne, gdzie jest ustawodawstwo, gdzie są pewne przepisy, reguły, pewne zarządzenia. Jak my jako wierzący mamy się do tego odnieść? W jaki sposób mamy obcować z tymi sprawami, a więc z rządem, z prawem? W jaki sposób? Na pomoc nam przychodzi tutaj list do Rzymian, 13 rozdział. I zechciejmy otworzyć sobie list do Rzymian, ponieważ to jest taki klasyczny rozdział, tekst, który mówi o tym, jaka powinna być nasza postawa względem prawa, względem rządu, względem władzy sprawującej rząd. Ja wiem, że wielu ludzi nie chciałoby absolutnie, aby tych 7 wersetów, które zacytujemy z listu do Rzymian, 13 rozdziału, miało miejsce w Biblii. Tak, wolelibyśmy żyć stosując anarchię bardziej, bo wielu ludzi sądzi, że gdzie Duch Pański, tam wolność, więc jak jest władza, to już jest jakaś niewola i tak dalej. Nie, to tak nie jest. Czytamy wręcz przeciwnie. Niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. O, to jest ciekawe. Niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Haha, powiesz, bracie Damianie, że PiS i PO, czy tam jeszcze inni, chcesz powiedzieć, że pochodzą od Boga, a ta władza... Ja nie mam z tym problemu. Naprawdę nie mam z tym problemu. Dlaczego? Dlatego, że nie mam problemu z tym, aby uwierzyć Panu Jezusowi, który mówi do Piłata, nie miałbyś władzy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry, od Ojca, od Boga. Nie mam z tym problemu. Tak Bóg zarządził. Pan Jezus powiedział Piłacie, innymi słowy, nie byłbyś w tym miejscu i nie mógłbyś wypowiedzieć nawet słowa, które miałoby jakąkolwiek wartość i byłoby wysłuchane przez kogoś i ktokolwiek by posłuchał tego słowa i wykonał tak, jak powiedziałeś, gdyby Bóg ci tej władzy nie dał. Nie miałbyś. Robisz rzecz niegodną, tak, ale nie miałbyś tej władzy, gdyby Bóg ci jej nie dał. A więc ja nie mam z tym problemu, aby przyswoić sobie to i też to, o czym powiedziałem, a więc na nasze warunki polskie również nie mam z tym problemu, aby wierzyć w to, że Pan Bóg tak naprawdę nad tym wszystkim czuwa, kreuje, że ma nad tym kontrolę, nawet jeśli są w szeregach rządu jakieś bezbożne osoby, to nie wyklucza mimo wszystko tego, że Bóg nad tym panuje, siedzi na tronie. I On ma ostatnie zdanie. Ale wiemy, że jeśli chodzi o władzę, Pan Bóg, czytajmy dalej. Dlatego kto się opiera władzy, to jest bardzo ważne, kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Pamiętajmy, że apostoł Paweł, który pisał ten tekst, żył w nieprzychylnych warunkach. Jeśli chodzi o władzę, to nie były przychylne warunki. On w konsekwencji, to co brat Wojtek powiedział, on w konsekwencji właśnie mieczem rządu czy władzy zostaje ścięty, czy zabity, czy w jakikolwiek inny sposób został uśmiercony. Ale czyją to władzą, jak nie ludzką? Dekretem władzy zostaje zgładzony, zostaje uśmiercony apostoł Paweł. A jednak pisze, podporządkuj się władzy. Podporządkuj się władzy. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają wyrok. Rządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale dla złych. No to jest prawda. Policja nie będzie ścigać dobrych, prawda? Żaden ustrój nie będzie ścigał tych, którzy dobrze postępują. Chyba, że o czym później wspomnę, o tych krajach, gdzie są prześladowania, bo tu należałoby coś wspomnieć i powiedzieć. Niemniej jednak, Pan Bóg ogólnie ustanowił władzę jako objaw swojej łaski, aby utrzymać ludzkość w jakichś granicach i rydzach, aby ludzie się po prostu nie wybili sami na tej ziemi, nie przestali istnieć. Bo gdyby nie było władzy, gdyby nie było jakichś granic,
Gdyby nie było prawa, to wielu z nas by dzisiaj nie było na tym miejscu, bo jakiś szalony kierowca, w końcu zdenerwowany, ponieważ przez przypadek zajechaliśmy mu drogę, wyciągnąłby spluwę i strzelił nam prosto w głowę. Gdyby nie było władzy, tak by być może rzeczywistość wyglądała. Ale że jest prawo, że jest władza, to jest swego rodzaju Boży hamulec na to, aby ludzie nie byli tak źli, jak mogą być. Aby nie wypuścić, jakby nie puścić ludzi samopas, zrób to, co chce, a róbcie ludzie, co chcecie. Nie. Pan Bóg dał władzę, aby zapanować nad ludźmi i trzymać nas ludzi, narody, rządy w jakichś granicach. Władza bowiem jest, rządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale dla złych. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. To jest prawda. Władza bowiem jest na służbie u Boga dla twojego dobra. Dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. To jest prawda. Nawet jeśli miałbym zobrazować to w sposób bardzo, bardzo przyziemny, no to mogę powiedzieć, iż każdy policjant ma autorytet i miecz w postaci kwitku z mandatem, jeśli czynisz źle, prawda? A więc ma władza miecz do karania. Jest przecież Bożym narzędziem karzącym w gniewie tego, kto popełniał zło. Stąd należy się jej podporządkowywać, nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. Dlatego też płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga. Po to właśnie, by tego pilnować. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu szacunek? Szacunek. Komu cześć? Cześć. I w takich oto okolicznościach, czy tego chciała Estera, czy nie, czy tego chcieli Żydzi, czy nie, pewne rzeczy zostały zarządzone i oni musieli się temu podporządkować. Nie widzę w tej księdze buntowników, ludzi, Żydów, Izraelitów, którzy wychodzą na ulice miast i wołają: nie, tylko nie nasze córki, nie nasze córki. Nie. Widzę ludzi, którzy się podporządkowywują. I to mnie tutaj zachwyca, że bez względu na to, jakie są okoliczności, ci ludzie są podporządkowani. Wspomniałem, że powiem kilka słów na temat prześladowanych chrześcijan. Kochani, to jest niezwykłe świadectwo, jak ludzie w takich okolicznościach potrafią mimo wszystko podporządkowywać się władzy. Wiele jest, praktycznie większość chrześcijan prześladowanych funkcjonuje na takiej zasadzie, że przychodzą ludzie, wpadają do kościoła i ci wierzący nie biorą za jakieś siekiery i nie bronią się. Oni się dają wziąć. Oni się dają wziąć. Nie walczą o swoje. Nie wykorzystują chwili, brońcie się, bracia i siostry, walczcie na śmierć i życie. Nie. Oni się dają wziąć do więzienia, modlą się, wołają o rząd, wołają o władzę, bojują o to. Nie widzę chrześcijan, którzy biorą sprawy w swoje ręce, miecze do, jak apostoł Piotr, i ucinają, co popadnie. To jest wyjątkowe, to co dzieje się w krajach prześladowanych, tam gdzie są prześladowani chrześcijanie, bo wiecie, są pewne zakazy i rozporządzenia, co do których chrześcijanin, można powiedzieć, jest zwolniony z tego, aby nie musieć się podporządkować. Są takie rozporządzenia jak posiadanie Biblii karane śmiercią. No i co ma zrobić teraz chrześcijan? Wziąć list do Rzymian i powiedzieć: ja się temu chcę podporządkować, nie będę miał teraz Biblii. Wydaje mi się, to jest w moim przekonaniu, jeżeli jakieś rozporządzenie, jakaś ustawa okrada cię z wiary, okrada cię z życia duchowego, zabiera ci Biblię, zabiera ci wiarę, nie pozwala ci wierzyć w Jezusa, to kogo masz bardziej słuchać za słowami apostoła Piotra? Boga czy ludzi? W tym momencie i tylko w tym momencie. Ja będę się trzymał tego, co mówi apostoł Piotr. On pozwolił się wychłostać, pozwolił, poddał się, pozwolił się zakuć w dyby, zakuć do więzienia, pozwolił się, nie walczył. Już przyjął tą lekcję Pana Jezusa, nie wziął miecza tym razem.
Ale kiedy zakazywano mu głosić Ewangelię, powiedział: ja będę słuchał Boga, nie was. Więc tu jest ta różnica, tu jest ta granica. I myślę, że to nie sprawia nam jakiegoś większego problemu. Jeśli chodzi o Księgę Estery, no to w takich okolicznościach znaleźli się Żydzi, szczególnie znalazły się młode panny, które jakby rykoszetem oberwały po tej sytuacji, która miała miejsce w królewskiej rodzinie. No bo przecież wiele panien teraz zostanie zabranych. Już nie będą mogły ułożyć sobie życia po swojemu, żyć jak chcą, znaleźć sobie męża, założyć rodzinę. Nie, teraz biorą udział w jakimś castingu i nie mają na to wpływu. Jak to się skończy, nie mogą się wycofać, nie mają nawet możliwości wyboru. Muszą wziąć udział. Te, które oczywiście zostały wybrane przez eunuchów, przez urzędników. A więc są w pewnych okolicznościach, których na pewno nie chciały. Ale my wiemy, że nawet jeśli my wpływu nie mamy na pewne rzeczy, to wpływ na wszystko ma Pan Bóg. I to jest dla nas uspokojenie, prawda? W tym potrafimy odpocząć. Ktoś nawet kiedyś powiedział takie zdanie. Chociaż nie wiem, jak pierwsza część brzmiała, ale ta druga, najważniejsza, bo ją zapamiętałem. Nie martwię się tym, na co nie mam wpływu. To jest to samo, co Pan Jezus powiedział. Czy potrafisz choćby kilka centymetrów dodać do swojego wzrostu poprzez swoją troskę? Poprzez to, że będziesz się troszczył o te rzeczy, na które nie masz wpływu i nie masz możliwości? Nie jesteś w stanie. Więc odpocznij w Bogu. Niech twoja dusza znajdzie odpoczynienie w tym, który ma wpływ na wszystko. Można usiąść spokojnie, złapać oddech i powiedzieć: Boże, ufam Ci, bo w Twoich rękach są moje losy. Kochani, wiemy, że to Bóg sprawił te okoliczności, bo wszyscy czytelnicy Księgi Estery przecież wiedzą, co dalej się wydarzyło i co dalej miało miejsce. Okazuje się, patrząc na ten pierwszy rozdział, że Bóg chce wprowadzić tam Esterę na to miejsce po to, aby ktoś na tego króla miał bezpośredni wpływ, bo Bóg wiedział, co będzie działo się dalej, więc potrzebny jest już pewien grunt. Pewne okoliczności, które należy przygotować. I w tym Pan Bóg jest doskonały i niezastąpiony. Aby ustalać, kreować, generować pewne okoliczności, pewien grunt pod dalsze wydarzenia. To jest niezwykłe w Bogu. Ja się tym zachwycam. Kochani, nie wiem, jak odczytywali te wydarzenia w królewskim domu Żydzi. Niemniej jednak wielu na pewno było poddenerwowanych. Co teraz będzie z moją córką? Co teraz będzie z moimi dziećmi? Jak my dalej będziemy żyć? Gdzie się podzieje moja córka? Przecież ją zabrali. Dokąd ją biorą? Niemniej jednak, w tym momencie możemy tak naprawdę odpocząć, wiedząc, chociaż takie sytuacje dzieją się w naszym życiu. Jak wiele razy dzieje się coś, czego nie rozumiemy? Absolutnie nie. A jednak później jak olśnienie, jak taki przebłysk Bożego Słowa przychodzi do nas myśl, która mówi: wszystko dopomaga ku dobremu tym, którzy Boga miłują, prawda? A więc wszystkie okoliczności dla ludzi wierzących to jest zupełnie inna perspektywa niż dla ludzi niewierzących. Dla nich każdy dzień jest wielką niewiadomą. Nie wiedzą, co się będzie działo. Dla nas też jest niewiadomą, ale wiemy jedno, że wszystko, co mnie będzie spotykało, jeśli tylko jestem Bożym dzieckiem i Mu ufam i Go kocham, to wszystko mi dopomoże. Wszystko, nawet jeśli miałoby to być więzienie, to wszystko. Bóg ustanowił pewne okoliczności, aby przygotować grunt w celu pomocy Jego ludu, dla Jego ludu. Myśli moje, to nie myśli wasze, mówi Boże Słowo. Ale kochani, cały ten pierwszy rozdział tak bardzo niezwykle koresponduje z tym, o czym mówił pastor w niedzielę. Czy coś tu się nie zachwiało w tej historii, o czym rozmawialiśmy, czego słuchaliśmy w niedzielę? Prawda? Słuchaliśmy o porządku w rodzinie. O tym, że głową rodziny jest mąż. I właśnie to się tutaj łamie. Ten porządek. I zaskakuje mnie błyskotliwość tych
sędziów, prawników, szczególnie tego jednego, którym jest Memukan. Zaskakuje mnie błyskotliwość tego, zdawałoby się, pogańskiego, bezbożnego człowieka, który nie żyje z Bogiem. Skąd on wiedział, że kwestia porządku w rodzinie, porządku, kto jest głową, ma tak wielki wpływ nie tylko na dom królewski, ale na całe imperium. On jako jedyny przewidział, że jeśli tę sprawę zostawi się tak, a nie inaczej, to całe imperium jest zagrożone, domy się porozwalają, cały naród będzie żył w jakimś buncie poprzez to, że kobiety wezmą zły przykład z królowej, która potrafiła powiedzieć nie. Kochani, mam nadzieję, że z tej historii, z pierwszego rozdziału nie odczytujemy intencji króla i urzędników, iż kobieta ma być niewolnikiem w domu. Bo to oczywiście nie jest prawda. Zresztą dalsze rozdziały pokażą, iż król absolutnie liczył się ze słowem królowej. Kiedy Estera wstawiała się za ludem, kiedy prosiła o dalszy dzień na to, żeby Żydzi mogli swoją sprawiedliwość egzekwować, również oczywiście się przychylił. Tam były zdrowe relacje. Estera nie była niewolnikiem w domu. Była pełnowartościową kobietą, żoną. Ale istniał porządek, pewien porządek. Zaskakuje mnie to, iż ci, zdawałoby się, daleko od żywego, prawdziwego Boga ludzie mają mądrość, którą ludzie deklarujący się jako chrześcijanie nie mają. I to mnie zaskakuje. Bo wielu ludzi, zresztą nasz kraj w większości opowiada się, że jest chrześcijański, a popatrzmy, co się dzieje w domach. Co się dzieje w domach? Co się dzieje w domach? Gdzie jest ten chrześcijański porządek? Chrześcijański porządek, w którym głową rodziny jest mąż. Głową męża jest Chrystus. Głową Chrystusa jest Bóg. Gdzie jest ten właściwy porządek, który spływa, jeśli jest zachowany, to wtedy stanowi swego rodzaju taki kanał Bożego błogosławieństwa na rodzinę i nie tylko rodzinę, na społeczność lokalną, na miasto, w końcu na cały naród. Jeśli tylko porządek zostanie zachowany. A więc ten naród stwierdził, ci urzędnicy stwierdzili, musimy coś zrobić, żeby kobiety w całym państwie nie wzięły przykładu z tej sytuacji i nie usprawiedliwiały swojego pogardzania mężami i kłótni właśnie tą sytuacją, która miała miejsce w domu królewskim. Ale tutaj w zasadzie kończąc, dochodząc do ostatnich myśli, chciałbym wspomnieć na jeszcze jedną rzecz, na którą zwracam uwagę, czytając pierwszy rozdział. Popatrzmy, jak bardzo król i królowa są obserwowani przez społeczeństwo, prawda? Cokolwiek tam się stanie, już istnieje zagrożenie, że cały naród weźmie przykład. To jest niezwykłe. Kochani, jeżeli człowiek jest w jakiejś pozycji, na świeczniku tak zwanym, a więc jest w pozycji, która coś znaczy na tym świecie, to czy tego chcemy, czy nie, ludzie patrzą, obserwują i biorą przykład. Czy tego chcesz, czy nie, jesteś częścią królewskiego kapłaństwa. A więc masz swego rodzaju pozycję, jesteś wierzący. Jeśli się deklarujemy jeszcze przed światem, że należymy do Pana Jezusa, to ludzie nawet podświadomie uznają pewną pozycję twoją, jako człowieka wierzącego, człowieka, który zna Boga. I teraz zauważam pewną rzecz. Nie wiem, może potwierdzicie też to oczywiście w waszych relacjach z innymi ludźmi, że ludzie nas obserwują i to bacznie. Wystarczy kilka dni w pierwszym dniu pracy i ludzie się pytają, jak to jest, że ty nie przeklinasz, nie klniesz? O co chodzi? Kochani, zauważam też pewną jedną rzecz, że ludzie również czekają na twój błąd. Dlaczego? Dlatego, że skoro mówisz, że jesteś wierzący, czekają na twój błąd po co? Aby siebie samego usprawiedliwić. A on też popełnia błąd. On też to zrobił, więc nie jest ze mną tak źle. Kochani, uważam, że
Jesteśmy zresztą za Bożym Słowem solą tej ziemi i światłem. I czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy światłem, które świeci bardzo jasno w tym świecie. Jaskrawie. Jeśli tylko żyjemy z Bogiem, to jaskrawie świecimy. Niemniej jednak uważam, że tym bardziej, jeśli chodzi o relacje domowe, bo pierwszy rozdział pokazuje pewien porządek, który został załamany, to w tej dobie kryzysów rodzinnych, w których żyjemy, kiedy jest mnóstwo rozwodów, kiedy mnóstwo jest tragedii, jeśli chodzi o rodziców, dzieci, męża, żonę i tak dalej, kiedy mnóstwo jest zdrad, chrześcijańskie domy i rodziny muszą świecić przykładem, bo jesteśmy jedyną nadzieją dla tego świata, aby oni mogli zobaczyć coś dobrego w domach i poczuć nadzieję, że jest nadzieja, że jeszcze normalne domy istnieją. Dlatego Kościół ma ogromne zadanie, szczególnie jeśli chodzi o rodzinę i dom, ogromne zadanie. Być takim wiernym obrazem tego, co Bóg ustanowił, porządku i wzajemnej miłości. Bo każde małżeństwo, każda rodzina, z których się składamy, odbija pewien Boży porządek. Jest odzwierciedleniem Bożego porządku. Małżeństwo jest odzwierciedleniem przecież miłości Pana Jezusa do Kościoła, do ludzi. A więc mamy naprawdę wielkie zadanie do zrobienia. Przykre jest to, kiedy człowiek ze świata mówi, skoro ci, którzy mówią, że są wierzący w kościołach, się rozwodzą, no to co? Czemu my nie? Co to jest za różnica? Więc, kochani, bądźmy przykładem. Ja to oczywiście mówię bardzo personalnie również do siebie. Damian, niech twoje małżeństwo, twoja rodzina będzie przykładem dla tego ginącego, brudnego świata, w którym mnóstwo jest rodzin, może nie bardzo patologicznych, ale pod względem Bożego porządku i Bożego zamysłu wobec rodziny, totalnie żyjących przeciwnie do Bożej woli. Więc niech ten pierwszy rozdział, dzisiaj tak podsumowując, ten pierwszy rozdział Księgi Estery, przede wszystkim niech powie nam o tym, jaki powinien być nasz stosunek do rzeczy, na które nie mamy wpływu. Są takie rzeczy i musimy z nimi sobie jakoś radzić. Dalej żyć, wołać do Boga, modlić się o rząd, modlić się o władzę. Po pierwsze, po drugie, abyśmy byli przykładem takich wspaniałych Bożych rodzin, ponieważ świat na nas patrzy i tylko czekają, aż się potkniemy, aby siebie samych usprawiedliwić i dalej pogłębiać swoją bezbożność. Ale jeśli my będziemy żyć godnie, to będzie jak ten węgiel na głowach, który będzie ich palić i będzie im przypominać o tym, że zbliża się Boży sąd. Jeśli ja nie będę pokutował i nie opamiętam się, to zginę marnie. Kochani, mam nadzieję, że tym pierwszym wykładem zachęciłem nas wszystkich do Księgi Estery. Na następny raz, jak tylko będę miał możliwość, zgodnie z harmonogramem, grafikiem, przypatrzymy się, czy będziemy rozważać drugi rozdział Księgi Estery, który na pewno odkryje przed nami jeszcze więcej wspaniałych rzeczy. Zostańcie z Bogiem, niech Was Bóg błogosławi. Amen.